siemanko. Wylądowałem w Centrum Nauki Kopernik. Impreza już się właściwie rozpoczęła, więc pewnie ci, którzy z Was chcą obejrzeć, będą oglądali to na przekazie, na nagraniu wideo. A ja sobie będę tutaj robił krótkie wrzutki. Na Kroku jest fajną imprezą, bo chyba też to jest jedyny konkurs, jedyna taka impreza, która tak fajnie gloryfikuje albo pokazuje blogosferę o takiej fajnej stronie, że to jest fajne, fajni ludzie, fajne rzeczy, duże sprawy, czasem malutkie, fajne i wesołe. Blog Roku, Blog Forum w Gdańsku są na pewno takie fajne imprezy, które warto być. Mówię lekko spięty, bo tam już się wszystko odbywa, zaraz będą pierwsze nagrody i pierwsi zwycięzcy. Zobaczymy. A potem będzie impreza, która jest sponsorem. Patronem jest Ballantyne, więc myślę, że też będzie ciekawie. Nara. Naprawdę zjadłeś. Druga informacja dla kibiców Legii. Ich drużyna prowadzi po pierwszej połowie ze Sportingiem 1-0. Najświeższy list z Zakotary. Tych to nagram w środowisku naturalnym. Zobaczymy, jak się zachowują. Mój blog ma charakter informacyjny, a zwracam w nim uwagę na dobro, którego w świecie jest wciąż wiele. To moja odpowiedź na ogólne narzekanie. Nie potępiam człowieka, który wypowiada poglądy inne od moich, natomiast nie mogę się zgodzić z wulgarnością i zakłamaniem. Mimo 82 roku życia nie zraziłem się do kościoła i staram się być dla niego przynajmniej znośną legitymacją. Jakie były podstawowe kryteria przy wyłanianiu laureatów w tej kategorii? Najlepszy blog profesjonalny to jest taki blog, który utrzymuje stały, wysoki poziom we wszystkich aspektach swojego działania, czyli zarówno we wpisach, nierzadko multimedialnych, ale też w komentarzach i w stosunku do swoich czytelników, też do swojej konkurencji. Taki jest blog, któremu zdecydowałam się przyznać nagrodę główną, ale ten blog zasługuje na wyróżnienie jeszcze z dwóch innych powodów. Po pierwsze, dotyczą treści, które w dzisiejszych czasach mogłyby się wydawać całkowicie niemedialne, a po drugie prowadzony jest przez osobę, która swoim wiekiem znacząco odbiega od przeciętnego wieku internauty. Na szczęście, czy ponieważ bloger jest mężczyzną, mam nadzieję, że nie wytknie mi tego, że mówię, czy że ja mówię o latach i o wieku. I nagrodę główną w kategorii profesjonalne otrzymuje. Sobie nie poradzę z tą kopertą. Skończymy się fanfary. Blog ojca Leona Krampita. Staram się być dla niego przynajmniej znośną legitymacją. Gratulujemy. Przemysa, poprosimy w takim razie o dwa zdania. Jest zaskoczony? Czy spodziewał się takiego werdyktu jury? Bardzo się spodziewano, chociaż dostałem drugie miejsce, jeśli chodzi o ilość głosów oddanych na mnie. Pierwszy chyba Maciek zajmie się musiał, drugi ja. Tym nie wiem, że potem to nie tylko ilość głosów, ale jeszcze wiele innych elementów. I zdaje mi się, że to ten blok i ta nagroda to jest jednocześnie jak gdyby legitymacją klasztoru benedyktynów. Bo ja wychowany 54 lata wśród benedyktynów, byłem wychowany uszanowanie każdego człowieka, szanowanie każdego człowieka z jego poglądami, nawet jeśli on się nie zgadza, jeśli mnie źle interpretuje, a poza tym uważam, że też to bardzo wielka roztropność jury i pani przewodniczącej, no bo wszyscy młodzi jeszcze mają szansę na otrzymanie nagrody, a ja 82, czyli 4 razy 20 plus 2, nie wiem, czy w następnym roku się uda. Będę się starał nie latać w miejsce, gdzie się za szybko ląduje, więc Marusiu, jeszcze raz spotkamy się za rok. Dziękuję najserdeczniej i Państwu wszystkim i tym, którzy głosowali nam, tak naprawdę. Postaram się nie zawieść w dalszym ciągu, chyba że zesperowacie je tak, że już to wtedy nie będę ja. Dziękuję bardzo. Szczęść. Bardzo dziękuję.
mi niezmiernie przyjemnie, że dostaję nagrodę z rąk dziennikarza, którego bardzo cenię, ale jednocześnie chciałem Państwu powiedzieć, że uważam, że nie zasłużyłem na tę nagrodę w żadnym stopniu. Przede wszystkim nie chodzi tutaj o to, że literacko jeszcze ten blog jest daleko od tego, co chciałbym osiągnąć. Natomiast tak naprawdę pozostaje mi jedynie dedykować tę nagrodę ludziom, o których piszę. W ciągu ostatnich 10 lat w naszym kraju obowiązuje nadal ustawa, która jest sprzeczna z naszą konstytucją, dzięki której policja zatrzymała, umieściła w izbach zatrzymań, a później sędziowie skazali na karę pozbawienia wolności dziesiątki tysięcy, głównie młodych ludzi. Większość z nas nic nie zrobiła w tej sprawie. Media w ogóle przez 10 lat nie zabierały głosu. Dopiero w ostatnim okresie zaczęliśmy o tym mówić. Więzienie nie jest miejscem, gdzie powinni znajdować się ludzie, którzy mają problem z narkotykami albo po prostu sięgają po narkotyki. I druga rzecz. Ten blog jest blogiem, który jest pewnego rodzaju głosem protestu przeciwko temu, co dzieje się w gminach i powiatach całej Polski. I dedykuję tego bloga tym blogerom lokalnym i tym dziennikarzom lokalnym, którzy walczą z funkcjonariuszami publicznymi, nieraz będąc skazywani na kary pozbawienia wolności również, ciężkie grzywny. Walczą dlatego, że walczą o demokrację. Oni chcą odzyskać swoje gminy i chcą odzyskać swoje powiaty. Chcą żyć w kraju, który jest krajem obywatelskim. Tymczasem partie polityczne zabrały nam nasz kraj. Mam nadzieję, że ten blog, ta nagroda będzie jakimś światełkiem w tunelu dla tych wszystkich ludzi, którzy każdego dnia muszą z tym problemem się borykać. Dziękuję. Który mnie zauroczył i wiedziałem od razu, że to jest to, nie schodził poniżej pewnego poziomu, był dowcipny, było to połączenie, właśnie jest to połączenie grafiki, literatury, rebusu, właściwie wszystkiego. Jest to bardzo, bardzo ciekawe zjawisko, czyste formalnie, zachwyciło mnie od razu, mimo nie największej ilości głosów. Proszę Państwa, tym blogiem był blog autorstwa Grzegorza Sikory, Piktografiki Pomp. Grzegorza Sikora zapraszamy pod nagrody. Zoom niestety znowu bez nagrody. Ale gratuluję autorowi Piktografii. Specjalnie na życzenie reżysera dzisiejszego koncertu zagramy utwór pod tytułem... Nie! Widziałem ją, znowu była z innym. Krzyczał coś, szarpał ją, uciekła do windy. To jest laureatem pierwszego różnicy. Ciekawe. Muszę przyznać, że te koperty naprawdę są szumne. Ciężko rozumieć. Można pomóc. Robert De Niro. Może ja. A pierwsze wyróżnienie specjalne dla... blogera specjalnej troski. Bloga Make Life Easier PL. Pani Katarzyna Tusk i Zosi Cudny. Są wytny. Witamy, witamy. Zapraszamy piękne laureatki. Jakie słychać? Kto jest w dobrej kategorii? Blogerzy specjalnej troski. Jakoś nie powiem nic nadzwyczajnego. Dar przemawiania ma kto inny w mojej rodzinie. Więc ja powiem tylko, że bardzo dziękujemy. Jest nam niezwykle miło, że nasza praca została doceniona w taki szczególny sposób. Zosia. Ja dziękuję podwójnie. Drodzy Państwo, to jest niezwykła przyjemność robić coś z pasją i dodatkowo być za to nagradzanym. Więc tym bardziej dziękujemy. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy. To będą oni.
za dystans do poważnych, kontrowersyjnych tematów. Umiejętność komentowania ich z przymrużeniem oka. To on! Oraz za wykraczanie poza pozostałe. Poza! Poprzez angażowanie opinii publicznej przy pomocy bardzo różnych mediów. Trzecia i trzecie i ostatnie wyróżnienie dla bloga Lekko Stronniczy TV. Zapraszam. Znacie ich? Ja przeczytałam Lekkostronny. Nie, Lekkostronniczy, przecież powiedzieliśmy, że... To jest dalekowite, tak? Nikt ich nie zna. Jeden dewiąt, ale chcę podzielić gorzej, żeby jedną statuetkę. Czy bo ktoś tam klaskał, czy nagle? Jeden voucher. Witamy serdecznie, Włodek i Karol. Bardzo nam miło. Jest taki problem, bo w sumie nie jesteśmy do końca vlogiem. Jeżeli ktoś nas nie widział, znaczy nie żebyśmy się chcieli jakoś bardzo reklamować tutaj, ale my nagrywamy wideo, w sumie nie umiemy pisać w ogóle na dobrą sprawę. Tym bardziej jest nam miło, że właściwie tutaj jesteśmy, bo i to jeszcze w tej samej kategorii co Kasia Tusk. To już wiemy przynajmniej co zrobimy z nagrodą, bo stwierdziliśmy, że kupimy sobie takie duże sygnety na palce i będziemy chodzić w ten sposób. Także dziękujemy firmie Apart. Dziękujemy firmie Onet. Każdy wie, że Onet jest szczebelek wyżej od Interi i WP. Dziękujemy serdecznie. Warto było tu przyjść, żeby to usłyszeć. Jeszcze chwila cierpliwości. Chodzi o to, żeby te zdjęcia się udały, żeby było wszystkich dobrze widać, wyraźnie, żeby byli wszyscy zadowoleni. Już nie będzie siódmej edycji. I uśmiechnięci. Słucham? Już nie będzie siódmej edycji. Będzie dopiero ósma za rok. Siódma już nie będzie. Jest jedyna, niepowtarzalna. Włodek, zachowuj się. Jest super, jeszcze jedno. Ale jak ona się zachowuje? Teraz już z drogą. Lekko stroniczy próbują się trochę przylansować i robią sobie zdjęcie. Dziękujemy.